Teraz jedziemy do obserwatorium Gryfina. To jest tam przy wzgórzach Hollywood, gdzie są bardzo bogate domy oraz praktycznie obok jest ten słynny znak Hollywood. Więc myślę, że będzie bardzo fajnie. W obserwatorium Gryfina już byłem parę razy, ale tylko w GTA 5, więc warto będzie zobaczyć to na żywo. Przez pożary nie możemy tam dojechać, więc pojechaliśmy w inne miejsce, ale chyba też fajne, nie? Witamy! Hej! Znak zobaczyliśmy z bliska i teraz jedziemy do Santa Moniki, do kolejnego kultowego miejsca z GTA 5. Are we faster? Santa Monica i czytamy miejsca kultowego. Na razie jest lipa, ale cieszę się, że tu jestem. Zajechali? To w Ameryce można wynająć kolejnogę elektryczną Xiaomi. Więc Xiaomi znowu lepsze. Jesteśmy w Santa Monica, na tym słynnym molo. Tu jest naprawdę pięknie, tu mi się naprawdę podoba. No i jest jak z filmu, jak z GTA, jak ze wszystkiego, naprawdę podoba mi się to, jest ładnie. W ogóle dzisiaj miał być taki luźny dzień,
nic nie mieliśmy robić, bo kac, a tutaj się okazuje, że jeden z lepszych dni. Widzieliśmy i tak mega bliska napis Hollywood. Teraz tutaj jesteśmy w Santa Monice, gdzie też chciałem zobaczyć to molo na żywo i faktycznie tutaj tą plażę. No tu jest naprawdę fajnie. I co, jak ci się podoba Santa Monica? Trzech miejsc, w których byliśmy, jeśli chodzi o ocean, a pierwszy był Channel Island, Malibu, Santa Monica, wciąż Santa Monica jest nie do przebicia dla mnie. To jest najfajniejsze miejsce, mimo tego, że jest dużo ludzi, każdy jest tutaj, to jest klimat po prostu. No, jest prawda. Klimat, te palmy, te zachodzące słońce. Ja się tutaj naprawdę dobrze czuję. Jest tutaj, czuć tą Amerykę, tak, naprawdę. Ale taką sympatyczną. Sympatyczną Amerykę tu naprawdę czuć. I bardzo nam się to podoba. Jest świetnie, naprawdę. No, dla mnie najlepsze miejsce na razie z tych trzech. Zobaczymy. Dla mnie również. Ale zobaczymy, też najbardziej co powie nam Santa Barbara jeszcze, ale na razie. Ale to jest jedno z miejsc najbardziej turystycznych? Tak. Ale też najbardziej nam się to podoba. To jest najbardziej turystyczne. No. Santa Barbara jest mniej troszeczkę. No Santa Barbara mniej, a ten channel cały. Channel Island. Channel Island to już w ogóle nie jest turystyczne? Nie, to jest spokojne miejsce, jak się faktycznie tutaj mieszka, to jak najbardziej rozumiem ludzi, że uciekają w takie spokojne miejsca. No, to fakt. Ale dla nas... To jest dla to lokalsów. Jest dla lokalsów. A dla nas... O Jezu, tu jest najfajniej. Tu tak, jest, tu mi się podoba. Tu jest super, także... Duże zróżnicowanie kulturowe i każda osoba tu jest ciekawa, jest inna, ale to tworzy... Taki fajny klimat tego miejsca. No. No i naprawdę jest jak z filmu. Jest. Właśnie Angela zamówi pierwszego corn doga. W moim życiu. No. Dawaj. Dobra, to bym mógł jeść generalnie.